Może mówić, mówi świetnie, państwo się przekonacie, pełen humoru, a jednocześnie bogaty, jeśli chodzi o wiedzę na ten temat. Panie Marku, oddaję ten mikrofon. Dziękuję bardzo. Przepraszam, matka natura nie dała mi wzrostu. Jakoś się trzeba pracować. Proszę państwa, jest mi ogromnie miło, że mogę tutaj państwa gościć. Wiem, że państwo są zmęczeni, mają państwo prawo, uroczystość trochę już trwa. Moje takie wyjaśnienie, nie jestem pracownikiem naukowym w wyższej uczelni, pracowałem rzeczywiście kiedyś na uniwersytecie, ale to były dość odległe czasy. Jestem historykiem, rzeczywiście, wszystko się zgadza, ale jestem tak zwanym wolnym strzelcem. Nie jestem związany z żadną wyższą uczelnią ani instytutem naukowo-badawczym. Proszę państwa, ma to swoje plusy i minusy, bo z jednej strony materiały, które oni tam namaszczeni dostają na biurko od razu bez łaski, ja muszę zdobywać dużym wysiłkiem, ale proszę państwa, tej wolności to nikt mi nie odbierze. Proszę państwa, po prostu mówiąc, mogę sobie, nie będąc w żadnym układzie, w żadnej ekipie, w żadnej grupie, mogę sobie pozwolić na mówienie więcej niż inni i takie rzeczy, które inne, z którymi inni muszą wyhamować, bo są ciągle w pewnym układzie. Ja sobie na ten luksus mogę pozwolić. Szanowni państwo, przed chwilą słyszeliśmy tutaj recital młodej artystki. Bardzo dobrze, jeżeli ktoś występujący na dany temat zostanie wprowadzony w nastrój. Jest to ogromnie ważne, ponieważ jest to kwestia ducha miejsca, atmosfery. Doskonale sobie przypominam sytuację sprzed miesiąca, kiedy byłem w Pradze Czeskiej na rynku Starego Miasta koło pomnika Jana Husa, kiedy wytworzyły się pewne okoliczności sprawiające, że uruchomienie w tym momencie z głośników, nie z megafonu, z głośników głównego tematu z Wełtawy, Bedřicha Smetany, było strzałem bezbłędnym. Człowiek się robi od razu malutki, rozumie gdzie jest, wie o co tutaj chodzi. W przypadku Chopina jest tak samo. Słuchałem przed chwilą, niestety tylko za drzwiami nie było takiej możliwości. Nie ode mnie to zależało, ani od organizatorów. Słuchałem recitalu, przypominałem sobie pewne miejsce, szczególnie ten płynny wals występujący w ostatniej balladzie. Kojarzę to się z pewnymi miejscami także w Wielkopolsce. Jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim. Zaraz obok jest Antonin. Chyba najwspanialsze miejsce w Polsce. Chyba nawet powiedziałbym w Polsce, które jest związane bezpośrednio z Chopinem, gdzie Chopin naprawdę był i to miejsce istnieje w takiej formie, może trochę tylko wyremontowanej, jak wtedy. To, co jest w Warszawie, zostało przemielone w wyniku działań wojennych. To jest tylko rekonstrukcja. Natomiast Antonin jest rzeczywiście chopinowski. Tutaj nie można zgłaszać jakichkolwiek zastrzeżeń, jakichkolwiek. Można powiedzieć tak, że no, są pewne patriotyzmy regionalne, które powodują, że mieszkańcy danej okolicy, danej dzielnicy, danej części kraju starają się jak najwięcej znaleźć miejsc związanych z wielkimi ludźmi, którzy tutaj akurat byli. To jest to właśnie, a pod tą wróżką siedział Kościuszko, a pod tą drugą i tak dalej. Nie będę cytował. Jest to po prostu maniera, która występuje normalnie w każdej społeczności, jest to oczywiste. Można sobie wyobrazić, no, czy jest w ogóle w Wielkopolsce miejscowość, której nie był na przykład Adam Mickiewicz w 1831 roku i na początku 1832. Te drzewka z różnego rodzaju, pomniczki i tak dalej. Czy jest miejscowość w Wielkopolsce, w której nie ma kamienia, przy którym Święty Wojciech przed wymarszem do Prus odprawił ostatnią mszę? No temu chłopu po prostu nie wystarczyłoby czasu na misję, gdyby miał tyle przy odprawić. No ale to jest normalne. No, podobnie, proszę państwa, jak wiemy, dlaczego utonął książę Józef Poniatowski. No, gdyby zebrać te wszystkie szable, z którymi miał tonąć Elsterze, to nie mógł wytrzymać tyle żelastwa na sobie. Także to jest oczywiste, to jest naturalne. Natomiast jeśli chodzi o Chopina i jego związki z Wielkopolską, to nigdy nie ma. Tu nie trzeba naciągać. On tu rzeczywiście był związany z regionem przez krótki czas swego życia, ale jednak był. Od czego się zaczęło? Mianowicie, proszę państwa, od XIV wieku, kiedy jedna z najsilniejszych rodzin w Krzyżanowie koło Śremu stała się rodzina Krzyżanowskich. Rycerska, herbowa, herbu Świnka, rodzina, która bardzo mocno się tam usadowiła. Nie wiadomo właśnie dlaczego, jakie okoliczności sprawiły, że jeden z przedstawicieli tej rodziny, Jakub Krzyżanowski, w końcu XVIII wieku przeniósł się na Kujawy, do Długiego na Kujawach, niedaleko Izbicy Kujawskiej. I tam w 1782 roku na świat przyszła panna Justyna. Rodzeństwo było dosyć liczne.
kilku chłopaków, kilka dziewczyn, ona akurat była najmłodsza z tego rodzeństwa. Tam właśnie wyhaczył ją hrabia Fryderyk Skarbek, który zainteresował się młodą dziewczyną, potrzebował akurat ochmistrzyni, osoby, która zajęłaby się majątkiem w Żelazowej Woli. Zaangażował ją do tej pracy. Panna Justyna spisała się rewelacyjnie, a przy okazji poznała pracującego tam Francuza, guwernera i nauczyciela języka francuskiego, pana Mikołaja Chopina. Człowieka, który uciekał z Francji przed wojskiem, przed rewolucją, a tutaj w powstaniu kościuszkowskim pięknie się spisywał, dosłyszył się stopnia kapitana. W 1806 roku młodzi się pobrali, 4 lata później na świat przyszedł Fryderyk. W pół roku po narodzinach chłopaka, cała rodzina przeniosła się do Warszawy i już Żelazową Wolą nimi zjednane padunki, jeżeli tak można to powiedzieć. Przepraszam. Od tego czasu właściwie Fryderyk był już związany z Warszawą i stale się z tym Mazowszy, z tymi wierzbami, z tymi śpiewami ludu na polach, to się kojarzy. Spokojnie, pomalutko. Była taka moda słuchania ludu i nie. I potem nastąpił pewien taki strzemelek, taki schemacie, który się stale powtarzał. No ale są tylko Polską. Panna Justyna rzeczywiście mieszkała najpierw jeszcze jako panna w Długiem koło Izbicy Kujawskiej, potem już jako mężatka mieszkała w Żelazowej Woli w Warszawie. No i potem właśnie oni w Warszawie już mieszkali do końca życia. Natomiast w Wielkopolsce pozostała rodzina panny Justyny. Dzisiaj tu trudno określić, jakimi drogami oni się znaleźli, znów w Wielkopolsce, w Poznaniu szczególnie. No w Poznaniu z tego licznego rodzeństwa mieszkały dwie osoby. To znaczy Tekla Zawrowska-Szeferowa, siostra pani Justyny i brat Stanisław. Obydwoje już owdowieli, pani Tekla już drugi raz. On owdowiał, no to już sobie rodzeństwo zamieszkało samo spokojnie przy Karpalach w Poznaniu. Dodam tylko, proszę Państwa, że według ustaleń genealogów, chociaż niektórzy mają jakieś wątpliwości, Stanisław Krzyżanowski, czyli wuj Fryderyka Chopina, był ojcem generała Włodzimierza Krzyżanowskiego, który w czasie wojny secesyjnej stał się jednym z bohaterów wojny w Stanach Zjednoczonych, wojny secesyjnej w Ameryce. Jest jednym z bohaterów, ma swoje pomniki, jest czczony w bardzo różny sposób. I automatycznie te kontakty musiały być zachowane. I teraz, proszę Państwa, zachowanie kontaktu, pewne zagadki z życia Chopina. Zwróćmy uwagę, że kontakty Chopina z Wielkopolską są na południe od linii Berlin-Poznań-Warszawa. Na północ nie był nigdy, ale na południe od tej linii bardzo często. Dlaczego? Dlaczego kursował między Berlinem, a Warszawą, o tym za chwilę powiem. Natomiast na południe Wielkopolski był mocny punkt zaczepienia. Mianowicie w Strzyżewie mieszkała matka chrzestna Fryderyka Chopina, siostra właściciela majątku, Anna ze Skarbku-Wiesiołowska, która po zamążpójściu przeniosła się do południowej Wielkopolski, tam zamieszkała. I proszę Państwa, tu trzeba sobie uświadomić jedno. No przykro mi, ksiądz chce wybaczyć. Dzisiaj rodzice chrzestni są najczęściej maszynki do wręczania prezentów. Natomiast kiedyś, wtedy, w pierwszej połowie XIX wieku, to było naprawdę potężne zobowiązanie moralne, religijne, osobiste. Wtedy rzeczywiście być rodzicem chrzestnym to było coś. To było potężne zobowiązanie wobec dziecka i jego rodziców. W związku z tym nie do pomyślenia, bo nie w Wielkopolsce, żeby nie zjawił się swojej matki chrzestnej. To było nie do pomyślenia, to było tak oczywiste, naturalne, że nawet nad tym nie dyskutowano i nad tym się nie zastanawiało. Ale teraz tak, rodzice chrzestni, kiedy był chrzczony, mniej więcej wiemy, a kiedy się urodził. Tu jest zapycha. Celowo się cofnąłem, bo doszedłem do wątku matki chrzestnej. Kiedy on w końcu się urodził? Czy 22 lutego, czy 1 marca? I tu jest znowu, według mnie, efekt naszej, trochę naszej polskiej mentalności. Mianowicie, kiedy odkryto parafii Brochowie, tam gdzie był Fryderyk chrzczony, dokładnie w tej samej parafii, gdzie odbywał się ślub jego rodziców, mówię o Fryderyku, gdzie odbywał się ślub jego starszej siostry, Ludwiki Jędrzejewiczowej, odkryto wpis aktu chrztu Fryderyka. Oczywiście wszystko w odpowiednich formułach łacińskich napisane w tej formule, że dnia takiego a takiego stawili się tacy i tacy małżonkowie Chopin, którzy przedstawili dzieci w płci męskiej, którym postanowili nadać imię takie to a takie.
Fryderyk Franciszek. Świat rodzicami chrzestni byli tacy i tacy. No i teraz urodzone dziecię, urodzone. Napisane było 22 lutego 1810 roku. No i potem ten 22 luty poszedł jak burza przez annały, przez kroniki, przez różnego rodzaju słowniki. Ten 22 luty pojawił się na tablicy w dworku Żelazowej Woli, właśnie w oficynie Żelazowej Woli, niby w tym pokoju, w którym dziecko się urodziło. No i ten 22 luty wszędzie wyszedł, wszędzie wszedł. Tylko mała rzecz, no. Nagle się okazuje w różnego rodzaju dokumentach, annałach, w różnego rodzaju materiałach, że tak, Fryderyk, kiedy pisał wniosek o przyznanie mu paszportu, urodziłem się 1 marca 1810 roku i tak dalej. Co roku 1 marca matka mu składała życzenia urodzinowe. Powstaje pytanie w takim razie, kto wiedział lepiej, kiedy on się rodził? Czy proboszcz parafii w Brochowie, czy matka i sam zainteresowany?